Cześć! Z tej strony Zońka i Piotr z kanału Gdzie Bądź, który robimy na bieżąco, prosto z podróży. Z podróży dookoła świata. Od roku. Aktualnie jesteśmy w Hongkongu. Który właściwie to jest w Chinach, ale jednak tak jakby nie do końca. Bo tam, za tymi górami, które widzicie za nami, znajduje się granica z Chińską Republiką Ludową. I słuchajcie, to jest nie tylko inny kraj. Naszym zdaniem to jest zupełnie inna planeta. I o tej planecie chcemy Wam opowiedzieć w dzisiejszym odcinku na prośbę naszego wspólnego znajomego, Wapniaka. Zapraszamy. Czy przeżycie jednego miesiąca w Chinach można nazwać wyzwaniem? Zdecydowanie tak. Nam udało się nie tylko przetrwać, ale również zakochać w tym szalonym kraju, a dziś skonfrontujemy kilka popularnych stereotypów na temat państwa środka. Zapraszam drążąco. Z jednej rzeczy się cieszę, że ta kamera nie rejestruje zapachów. Halo! Ni hao! China! Pierwsze dni spędziliśmy w Szanghaju. Jest to największe miasto tego kraju. Ludzie mówią nie do końca reprezentatywne, ponieważ jest bardzo dynamiczne, rozwinięte. Cajwanshan. Wsiedliśmy do metra i człowiek stojący dokładnie obok mnie spierdział się na głos dwa razy, żeby nie było wątpliwości, że to on i że wszyscy słyszeli. I w ogóle się tym nie przejął. No i dzisiaj zaczynają się schody. Po pierwsze straciliśmy naszego przewodnika, który prowadził nas za rękę po Szanghaju. Po drugie, nasza karta SIM przestała działać. Miało być 15 giga po jednym, się skończyło. Nie mamy ani sieci, ani możliwości wykonywania połączeń. Jesteśmy na stacji PKP. Pachnie tutaj zupką chińską. Ludzie naokoło charczą i jedzą jakieś... Jakieś słoneczniki. Jest tyle odgłosów, że zaczyna to być niekomfortowe. A jest czwarty, piąty dzień. Przesiedliśmy się do pociągu, który już aż tak nowoczesny nie jest. Ale jest całkiem okej. Z jednej strony mamy po 3 siedzenia, z drugiej strony po 2 siedzenia, tak jak my siedzimy. Nasza droga będzie trwała 3 godziny. No a pierwsze wrażenia z pociągu to przede wszystkim wszechobecna woń dymu tytoniowego, bo w Chinach palić można wszędzie. No a jeśli nie czujemy papierosów, to czujemy zapachy zupek chińskich, bo są jedzone w każdej możliwej sytuacji. O, słuchajcie, tutaj mamy takiego pana, który właśnie wychodzi z łazienki. I co się... Dlaczego go pokazuję? Bo to jedna z najbardziej pokrętnych chronologii, które widziałem w życiu. Otóż pan, zanim wyszedł do łazienki, splunął na podłogę tą swoją ślinę, później roztarł butem, a później z drugiej strony jakby podłogi, czyli na korytarz, jeszcze wysmarkał i dopiero potem poszedł do łazienki. I jakby zastanawiam się, no jeżeli nawet miałbym takie potrzeby, a wiem, że zaraz się wybieram do toalety, to dlaczego robi to przy wszystkich? Chiny. Pokój, ptak, mężczyźni. Przyszliśmy się awanturować u naszego operatora telefonii komórkowej, że nam się skończył internet. Jedno ograniczenie, które tutaj mamy, to fakt, że w ogóle nie znamy lokalnego języka. No i to się okazuje, że pan nie może w systemie sprawdzić danych dla naszego numeru, bo umowę podpisywaliśmy w Szanghaju. To tak trochę jakby pójść do salonu w Bydgoszczy, a oni odmawiają ci informacji, bo telefon kupiony w Warszawie. Tylko inna skala. Podczas zwiedzania parku zauważyliśmy bardzo wiele osób z parasolkami. Tak jak tutaj na przykład, już przy wyjściu. Chociaż deszcz wcale nie pada. A to dlatego, że w Chinach sportem narodowym jest poszukiwanie cienia. Tak. A jak było Tai Guayla? Czy to jest Tai Guayla? Tai Guayla. Do you want to walk?
A przez ostatnich kilka dni sobie rozmawialiśmy o tym, że w sumie jeszcze nie mieliśmy takiego miejsca, żebyśmy z jakimiś dużymi tłumami ludzi, Chińczyków mieli do czynienia. Nareszcie! Się udało. I zmierzamy do góry, którą znamy z kasowego przeboju Avatar. Znamy, nie znamy, ja nigdy nie oglądałam. Jedna z niewielu osób na świecie. Zuzka, jak oceniasz Chińczyków w tłumie, ich zachowanie? Różnie, bo tak naprawdę tłum jest nie aż tak straszny, jak myślałam. Ale jak już jest, to są strasznie irytujący. Nie pozwolą ci zrobić zdjęcia, wpychają się, przechodzą przed kamerą. O, właśnie pani tutaj zareagowała bardzo ładnie, dziękujemy. Ale generalnie przechodzą przed kamerą, przed aparatem, wpychają się w zdjęcie, nie wpuszczą cię, żeby zrobić ładne sobie i tobie też później. Nie, no jest po prostu bardzo intensywnie. Można się bawić bez alkoholu? No niekoniecznie, słuchajcie. Nie. Ryż to tutaj jest przy okazji. Na przykład jako dodatek do turbo ostrego hotpota, bo trzeba jakoś ugasić a pieczenie. A kuchnia chińska ma tak wiele twarzy, jest niesamowicie zróżnicowana w zasadzie co kilkaset kilometrów. Jak jechaliśmy od Szanghaju, poznawaliśmy nowe dania, nowe smaki. No i naprawdę bardzo nam się tutaj podobało. Bardzo miłe zaskoczenie, jeżeli chodzi o kulinaria. Zjedliśmy mnóstwo makaronów, tak jak dzisiaj też nudle są w menu, ale mnóstwo też pierożków. Jak przystało na prawdziwych Polaków, na śniadanie pierogi. Pierożki. Ja mam pierożki na parze. Ja mam wersję smażoną. Ale w środku mają to samo, jakieś mięsko, szczypiorek. Na ostro generalnie. Jeszcze nie, ostro. Ostrości to mamy tutaj. O, no, tutaj, w takim sensie. Ale co ciekawe, mamy też fajne serwetki, proszę bardzo. Papier toaletowy, który wisi tam na ścianie. I Uguay. Orientuję się ktoś może, co to jest. Takie podłużne oczy. To może jakieś to są te białe obrzydliwości. Larwiszony. No jedliśmy też jakieś różne obrzydliwości, którymi nasi chińscy przyjaciele postanowili się zrewanżować, wiecie, czarne jajka, kurze łapki, oni tutaj pasjami takie rzeczy zajadają. No ja na zawsze chyba pozostanę fanką syczuańskiego hotpota, chociaż jest niesamowicie ostry, jest przepyszny. Natomiast jedna rzecz nie ulega zmianie, jak poruszamy się po Chinach, to jest zamiłowanie Chińczyków do chińskiej zupki typu instant. Absolutnie, to jest chyba ich największa miłość, zaraz po słoneczniku. O mamo. Jak się czujesz? Nie wierzę w to. Jak rozliczać się z ulicznym sprzedawcą, który ma ręce zajęte, skrzynia z pieniędzmi i kod QR, który się skanuje i wysyła się hajs WeChatem. Powiem wam teraz niewygodną prawdę. Słowiański przykuc to jest tylko marna podróbka azjatyckiego przykucu, w którym funkcjonują wszyscy. I jest to chyba najwygodniejsza pozycja, jaką może przyjąć Chińczyk. Jak radzić sobie z zamawianiem w restauracji, gdzie menu wygląda tak? Mamy tu Google Translate'a i on nam powie, co jest co. Tłumaczy, okej, okay, grzybki. Tutaj mamy ogórka. Western Red Forest. Zdjęcie z pandą. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Can crash. Be water, my friend. Tak, tak.
to ja, gdzie bądź? Wczoraj wydaliśmy za dużo pieniędzy. Na śniadanie zupka chińska w pociągu. To już nasza druga noc w pociągu z rzędu. W ten sposób oszczędzamy. W ten sposób optymalizujemy nasze koszty, bo nie musimy wydawać pieniędzy na hotele. Optymalizujemy też kupując zupki chińskie na śniadanie. W pociągu jest całkiem sympatycznie. Jak widać, tutaj śpimy w takich przedziałach. To jest tak zwane twarde łóżko. Kuszetka twarda. Kuszetka, ale jest bardzo wygodna. Jedyny problem, jaki tutaj na razie mnie dotknął, to wczesne ranne pobudki. Przez to, że ludzie obcinają paznokcie i cykają obcinacze, albo charchają, ale jakoś to znosimy, dajemy sobie radę. Z takich ciekawostek to na ten pierwszy pociąg z tej sekwencji pani nam nie chciała sprzedać, powiedziała, że no, nie ma biletów, bo nie miała biletów na te dolne miejsca. One są chyba najwyżej premiowane i najczęściej sprzedawane białasom, ale obydwie noce spędziliśmy na środkowych i też zupełnie git. Super. Wiecie co, ja nie mam takiego poczucia. Wydaje mi się, że jestem przeciętnym Polakiem, 180 cm wzrostu. I okej, większość z nich jest kilka centymetrów niższa ode mnie, ale też bardzo często zdarzają się goście, którzy są ode mnie wyżsi, więc nie wiem, no nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia tutaj, ale powiem wam, że statystycznie Chińczyk jest wielokrotnie bardziej obrzydliwy od Europejczyka. Przed chwilą widzieliśmy taką sytuację, samo centrum miasta Chongqing na skrzyżowaniu. Państwo wysadzają swoje dziecko, takiego chłopaka, wiecie, tam 6-7 lat, położyli mu dwie chusteczki na ziemię, a on robi swoje. To jest nie do pomyślenia w naszej kulturze. Tutaj pan z mopem będzie lśnił. Takie rzeczy tylko w Chinach. Po co myć busa bez pasażerów? W Warszawie, żeby przejechać z dworca wschodniego na zachodni, no to co? Pociąg. SKM-ka i w 20 minut jesteśmy w docelowym miejscu. A tutaj nie dość, że jechaliśmy tym autobusem. Tym, który był na menu. Nie wiem, ze 40 minut. To jeszcze mamy całą linię metra do przejechania od pierwszej do ostatniej stacji. Jest jedna rzecz. Przyglądamy się zakazom w metrze, tak, bo są bardzo interesujące. Chcielibyśmy wam to pokazać. Tutaj zbiór zakazów w metrze w Xi'an. Zakaz palenia, zakaz występów, żebrania, kładzenia się na podłogę, jedzenia, plucia i wypróżniania się. Dodajmy, że może to nie być takie oczywiste, bo spotkaliśmy nieco osób, które wypróżniały swoje dzieci w miejscach publicznych, więc może komuś przyszłoby do głowy, żeby samemu to zrobić. Z naszej strony to wszystko. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy po więcej. Jeśli wam się podobało, a mamy nadzieję, że tak było, to mamy też odcinki z Afryki, Azji, Australii, Oceanii. Wyciągamy ostatniego asa z rękawa, bo w momencie publikacji tego odcinka jesteśmy w Meksyku. Także będzie się działo. Jeśli podobało wam się bardzo, to jeszcze podpowiem, że tutaj jest taki magiczny przycisk. Zapraszamy. Zapraszamy do wspólnego podróżowania. I do zobaczenia, gdzie bądź!